Wiemy doskonale, że wiedza praktyczna, wiedza pozyskiwana, poszerzana w szkole jest swego rodzaju jedynie zaczątkiem, podstawą do kształtowania charakterów, umysłów, ducha, nas, młodych ludzi. Przy tej okazji chciałbym przytoczyć frazę kanclerza Jana Zamoyskiego. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Fraza ta wyraża szczególną misję, którą realizujecie na co dzień. Jestem winien Państwu najszczerszego wyrazu szacunku za wykonaną na naszą rzecz pracę. Jest to rok wielu wyzwań i wierzę, że z pomocą takich mentorów jak Państwo, my uczniowie im podołamy. Chciałbym życzyć również wielu zdrowia i wszelkiej pomyślności nie tylko Wam, nauczycielom, ale także Panią Sekretariatu i kadry, pracownikom obsługi, jednym słowem wszystkim, którzy tworzą tę szkołę. Dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej wartości, bez której nasza tożsamość w rozwijającej się wciąż społeczności nie może istnieć. Tą wartością jest szacunek. Ważne jest to, abyśmy dzisiaj wszyscy starali się szanować ludzi, rzeczy, moment i pracy innych ludzi. Gdy nie dopełnimy tego fundamentalnego obowiązku, jako społeczność upadniemy. Dlatego, droga dyrekcjo, Rado Pedagogiczna i uczniowie, szanujmy swoją pracę, siebie nawzajem i swoje wartości.